Legnicy policjanci od kilku dni intensywnie szukali fałszywego kontrolera biletów, o którym donosili pasażerowie jeżdżący autobusami na terenie powiatu legnickiego. Mundurowi ustalili adres podejrzanego i nad ranem zabukali do jego drzwi. Jak się okazało, funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna zawsze marzył o tym, żeby być kontrolerem biletów, jednakże nie dostał z tego stanowiska i sam postanowił na własną rękę sprawdzać bilety w autobusach miejskich. Samozwańczy kontroler biletów do pracy chodził przygotowany. W domu 27-latka policjanci znaleźli bowiem legitymację, którą posługiwał się mężczyzna. Ta legitymacja najprawdopodobniej została wydrukowana na kolorowej drukarce, bo widniał też na niej napis wzór, który na oryginalnej legitymacji kontrolera biletów nie jest zamieszczany. Niespełniony zawodowo legniczanin jest oskarżony o podrabianie dokumentów, do czego się przyznał. Za swój pomysł może słono zapłacić, grozi mu bowiem nawet 5-letnia odsiadka.